Witajcie, z tej strony Ginger, a to kolejny odcinek Niesamowitych Gier. Dzisiaj chciałem przedstawić Wam prawdziwą legendę japońskich gier fabularnych. Mowa tutaj oczywiście o Final Fantasy VII, grze wydanej w 1997 roku na pierwszą konsolę PlayStation, a później także na pecety. Gra przenosi nas do fantastycznego świata, w którym totalitarną władzę sprawuje prywatna korporacja specjalizująca się w wydobywaniu energii życiowej planety, aby przetwarzać ją na energię elektryczną. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że planeta zaczyna w efekcie obumierać, a zagłada świata staje się coraz bardziej realna. My natomiast wcielamy się w rolę Clouda, tajemniczego najemnika aktualnie pracującego dla rebeliantów, którzy chcą powstrzymać korporację i wysadzają reaktory odpowiedzialne za obróbkę energii. Nie będę się jednak zagłębiał w kwestie fabularne, ponieważ uważam, że największą przyjemnością jest poznać fabułę tej gry grając w nią. Tak, uważam, że fabuła to największy atut tej gry. Co więcej, w mojej opinii Final Fantasy VII posiada najlepszą fabułę ze wszystkich gier, w jakie przyszło mi kiedykolwiek zagrać. A uwierzcie mi, tych było naprawdę sporo. Przejdźmy dalej. Jeżeli chodzi o grafikę, to dziś potrafi rozbawić. Kwadratowe postacie i ich ręce przypominające wyglądem hantelki mówią same za siebie. Jednak w tamtych czasach taka grafika zachwycała. Kultowa siódemka ma wszystko, co prawdziwy RPG mieć powinien. Zabijamy przeciwników w trybie turowym, zdobywamy doświadczenie, przedmioty oraz materie, które reprezentują magię i umiejętności, a które to można przypisać do każdej z grywalnych postaci, które z czasem się do nas przyłączają. Muzyka w grze to sztuka sama w sobie, która tak samo jak w przypadku samej gry ma do dziś rzeszę swoich wiernych fanów, a liczne remiksy i wersje orkiestrowe tylko potwierdzają ten fakt. Gra jest naprawdę długa. Samo przejście głównego wątku fabularnego zajmie nam kilkanaście godzin. Jednak po drodze czeka na nas masa zadań pobocznych, sekretów, zagadek i minigier, za przejście których zostaniemy oczywiście odpowiednio wynagrodzeni. Tak więc jeżeli zostaniemy wciągnięci w fabułę, a tak się niewątpliwie stanie, oraz będziemy chcieli odkryć i zdobyć wszystko, co tylko się da, to przejście całej gry może nam zająć nawet do 100 godzin. Wspomnę także o lokacjach. Generalnie, aby przejść grę, trzeba zwiedzić praktycznie cały świat. A więc przyjdzie nam odbyć wędrówkę przez wielkie futurystyczne miasto Midgar, które jest swego rodzaju stolicą świata. Wiele mniejszych miast, jaskinie, dżungle, plaże, góry, prastare świątynie, a nawet wnętrze wulkanu. Poruszać się po świecie możemy na piechotę, jednak później, aby przejść dalej, będziemy musieli zdobyć odpowiednie pojazdy. Takie jak samochód terenowy, łódź podwodna, statek powietrzny, czy przerośnięty kurczak zwany czekobem. Gra pozostała w mojej pamięci i po wielu latach postanowiłem do niej wrócić. Nie zawiodłem się. Final wciągnął mnie ponownie, a częste zwroty akcji, stopniowe poznawanie przeszłości poszczególnych postaci oraz wiele wzruszających momentów tylko to podkręcały. Choć wersja steamowska kosztuje aż 13 euro, co na polskie realia jest stosunkowo wysoką ceną, to jestem przekonany, że także dziś Final Fantasy VII jest warty swojej ceny. Polecam tę grę każdemu, ponieważ jest to jeden z najlepszych RPG-ów, z jakimi miałem styczność. Warto dodać, że obecnie trwają zaawansowane prace nad stworzeniem remake'a Final Fantasy VII, który zaoferuje graczom starego dobrego finala z doskonałą grafiką. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku Niesamowitych Gier.